Cześć, witam Was serdecznie w podsumowaniu informacji na temat Dead of Winter, czyli nasza swojska martwa zima. Po prostu na tą grę tak długo czekałem, miałem takie duże oczekiwania wobec niej, tyle miesięcy musiało minąć, zanim polscy gracze ją dostali. Ale jak już doszła, to powiem Wam, że jest wielka ulga, bo jest naprawdę dobrze. Modliłem się, że ta gra nie spełni moich oczekiwań, bo one były naprawdę wysokie i bardzo duże. Ale powiem Wam, że wszystkie aspekty tej gry naprawdę pasują i są takie, jak sobie wyobrażałem. Bo czytałem właśnie dużo recenzji, dużo przykładowych rozgrywek. Słyszałem o tych kartach rozdroży, które wprowadzają właśnie te super właśnie wydarzenia. I oczekiwałem czegoś bardzo dobrego. I powiem Wam, że po testach prawie w każdym składzie osobowym, bo graliśmy na dwie osoby, na trzy osoby i na pięć osób, działa to naprawdę bardzo dobrze. Powiem Wam, że działa bardzo dobrze. Szczególnie się zdziwiłem, jak wczoraj zagraliśmy na dwie osoby w Dylematy Więźnia, gdzie każdy dostaje właśnie dwa ściśle tajne cele, jeden zdrajcy, jeden właśnie, że tak powiem, lojalnej osoby, która przetrwała plagę zombie. I działa to właśnie też w całkiem fajny sposób, bo to zazwyczaj jest tak, że robimy cel właśnie osoby tej lojalnej i w momencie, jak widzimy, że już kolonia powoli upada, że już w sumie nie uda nam się wykonać celu, to już wszyscy w ogóle anarchia powstaje w obozie i postanawiamy tylko i wyłącznie wykonywać swoje prywatne cele. To tak super właśnie psychologicznie wypada. To jest takie ludzkie niestety naszego słabego gatunku, gdzie każdy zazwyczaj ciągnie swoją stronę i to tak widać właśnie w tej całej grze, nie zależy od ilości osób. Że często, nie wiem, musimy koniecznie to zrobić, bo dla dobra ogółu musimy się wyżywić. Nie, ja nie będę tego robił, bo ja muszę zdobyć jakieś swoje przedmioty. To jest normalnie nagminne w tej grze, bardzo często się dzieje i to naprawdę żadna gra chyba tego typu właśnie uczucia nie oferuje. Bo macie takie gry jak na przykład, nie wiem, Battlestar Galactica czy Shadows Over Camelot, gdzie też są ukryte cele. Ale tam to jest takie, powiedzmy, czarno-białe, że jestem zdrajcą, no to robię złe rzeczy, ale tak, żebym nie został odkryty. A tutaj jestem dobrą osobą, nie jestem zdrajcą, ale i tak muszę robić rzeczy, które źle wpływają na kolonię. Także to naprawdę jest super sprawa, bo do końca często ciężko powiedzieć, kto jest zdrajcą, a kto jest lojalny. Bo czasami takie absurdalne rzeczy ludzie robią, biegają po kolonii, jakieś, nie wiem, narażają się na niebezpieczeństwa tylko po to, bo mają taki cel, tak, że ktoś musi umrzeć, czy coś musi złego się wydarzyć. Także to naprawdę robi mega wrażenie. Kwestia tego, że ta gra jest właśnie bardzo też łatwa. Ona jest do wytłumaczenia naprawdę w 15 minut, to są, które nie są planszówkowiczami takimi codziennymi. Macie kartę waszego podsumowania rundy, gdzie naprawdę wystarczy to pokazać ludziom, powiedzieć, co się po kolei dzieje, jakie mają możliwości, jakie mają akcje i powiedzieć, jakie są możliwości, cele, a tak naprawdę cała mechanika jest właśnie zamknięta w takich prostych mechanikach, bo tylko wykorzystujemy swoje akcje. To jest takie trochę z euro gier chyba wzięte właśnie, że wykorzystujemy swoje kości do wykonywania akcji i robimy te rzeczy po kolei każdy i to w sumie każdy powinien załapać. Także to jest super sprawa, bo wydaje mi się, że ta gra będzie często u nas lądowała na stole, bo łatwo to wytłumaczyć, jest po polsku, daje dużą w sumie frajdę. Pięć osób to jest w sumie dosyć spory zapas, jak mamy gości w domu, także wydaje mi się, że to jest super strona. Karty rozdroży dają bardzo dużo takiego fajnego klimatu tej grze, bo nawet jeżeli te wydarzenia dają dosyć tam małe takie efekty, to zawsze ten flavor text w grach jest super i bardzo dobrze są napisane te karty. Ale czasami dają fajne wydarzenia, tak żeby wam nie spoilerować. Na przykład ostatnio w grze jako pierwsze wydarzenie mieliśmy, w pierwszej rundzie, w pierwszym ruchu, mieliśmy wydarzenie, że postanowiliśmy z nudów pograć w kości i każdy dorzuca swoje przedmioty startowe do puli i rzucamy kością, kto wygrywa te wszystkie przedmioty. Więc wyszło na to, że osoba, która była zdaje się zdrajcą, albo była podejrzewana o zdrajcę, bycie zdrajcą, zdobyła większość przedmiotów, co jakby już bardzo, bardzo jej ułatwiło, bo była w stanie kontrolować te zasoby, mówiła, że i tak nie ma nic ciekawego na ręce i tak dalej, nie? Także to bardzo fajnie wypada. Jedyny taki chyba minusik, do czego bym się przyczepił, to chyba te karty kryzysów. One mimo, że posiadają bardzo ładne grafiki i ogólnie dobrze się prezentują, ale są tak po prostu liniowe i one tak często się powtarzają. Tu zazwyczaj tylko i wyłącznie mamy informację, że o, musimy tyle, ile graczy zebrać narzędzi, musimy tyle zebrać leków, ile jest graczy, musimy zebrać tylko tyle jedzenia, ile jest graczy. I ciągle mamy to samo, tylko z innym zasobem.
moim zdaniem tutaj twórcy mogli to troszkę się wysilić i dać chyba jakieś ciekawsze te wydarzenia, bo poza właśnie ładną grafiką i samym tytułem tej karty, to ona nic wielkiego ani klimatycznego nie robi, tylko i wyłącznie to jest po to, żeby dało nam jakąś inną rzecz, na której możemy się skupiać. Także to jest chyba jedyna rzecz w tej grze, jaka mi się nie do końca podoba, a tak naprawdę te cele to naprawdę robią tą grę fantastycznie. Te karty rozdroży super działają i to, że można kogoś wygnać w czasie swojej tury, też jest super, bo wtedy on odrzuca swoją kartę celu, staje się wygnańcem i w sumie nie wiemy, co on robi, na przykład w sklepie przeszukuje, może nas zaatakować, nie wiemy w sumie, co ten koleś ma na myśli i to jest fajne, bo też działa fajnie na wyobraźnię. Klimat jest naprawdę fajny, wydanie jest na bardzo wysokim poziomie, te polskie wydanie naprawdę wszystko tutaj gra. Te planszetki są trochę cienkie, ale w sumie one ciągle leżą na stole, także to nie jest jakiś w ogóle problem moim zdaniem. Graficznie, klimatycznie wszystko działa. Cieszę się, że to jest jedna z lepszych gier tamtego roku. U nas na pewno na półce pozostaje, będzie często lądować na stole. Moja żona, która jest wielką faną Robinsona Crusoe, dla niej właśnie pasuje taka delikatna eurowatość z fajnym klimatem. I to na pewno tak, troszkę jest losowo, ale to wiadomo, że zombie jak ciebie zaatakuje, no to musi być jakieś tutaj zawsze ryzyko podróżowania i tak dalej, także tego nie unikniemy. To jest fajnie oddane, że ta kość może nas bardzo, bardzo straszyć i każdy boi się i chce unikać rzutów. Kwestia z tym ugryzieniem to naprawdę też jest mega fajna, że albo możemy pozwolić i siebie zastrzelić jako zakażonego, albo następne osoby mogą się zakazić, jeżeli nie uda nam się przeżyć. To w ogóle no, masa ciekawych, fajnych mechanik, które też oddają klimatyczny właśnie klimat całej tej gry, plagi zombie. I naprawdę to jest bardzo wysoka rekomendacja. Dla mnie to jest solidne takie 2x2, martwa zima. Jeżeli lubicie klimat zombie, lubicie The Walking Dead serial, nie wiem, lubicie gry z aspektem zdrajcy, musicie moim zdaniem troszkę lubić gry kooperacyjne, bo mimo że tutaj to jest taka półkooperacyjna, to i tak musicie tą współpracę jakoś tutaj lubić. Jeżeli to jest dla was taka rzecz, która was zachęca, to moim zdaniem powinniście tą grę kupić, sprawdzić. No i z mojej strony to będzie wszystko. Jeżeli jakieś błędy zrobiłem w przykładowej rozgrywce, dajcie znać, to jak zwykle adnotacje będę na bieżąco robić. Jeżeli się nie zgadzacie się z czymś w recenzji, to dajcie znać. I na chwilę obecną to będzie wszystko. Dzięki wielkie, do następnego. Cześć.